Witam bardzo serdecznie, Albert Longterm Rokicki, Twój niezależny analityk rynku akcji. Witam Cię w kolejnym live giełdowym. Dzisiaj spojrzymy na Bitcoina, którego od dłuższego czasu traktuję jako kanarka w kopalni, tak zwanego, czyli za całkiem wiarygodny, całkiem skuteczny wskaźnik wyprzedzający, który daje mi pojęcie, daje mi sygnał czy ogląd, jak rynek ryzykownych aktywów będzie się zachowywał. Bitcoin jako ten należący do tych jednych z najbardziej ryzykownych aktywów, to się może oczywiście zmieniać wraz ze wprowadzeniem ETF-ów spot i zatwierdzeniem przez SEC, przez odpowiednika amerykańskiego naszego KNF-u, ale jednak jest to ryzykowne aktywo i ono ma dużą korelację, to znaczy zachowuje się bardzo, bardzo podobnie jak rynki emerging markets, które też przez Wall Street, przez tych największych inwestorów są traktowane jako ryzykowne aktywa, jako ryzykowniejsze. Czyli ja tak się zawsze śmieję, że Polska to jest no taki Bitcoin wśród krajów, można powiedzieć, emerging markets. Jesteśmy jakościowym rynkiem. Jesteśmy rynkiem aspirującym jak najbardziej do krajów rozwiniętych. Nawet FTSE londyńskie już kilka lat temu, zdaje się w 2016-17, już nie pamiętam dokładnie, ale zakwalifikowało nas nieco awansem moim zdaniem do tego koszyka krajów rozwiniętych. Niestety Morgan Stanley, niestety albo stety, no wciąż zwleka z tym, że awansem. I jesteśmy w MSCI-u, czyli w tym koszyku Morgan Stanleya, jesteśmy wciąż klasyfikowani jako emerging markets i wszelkie ETF-y, które oni prowadzą, no uwzględniają Polskę jako rynek emerging, czyli tam wschodzący. Dobrze, to spójrzmy na wykres Bitcoina, bo o nim mówimy, o tym kanarku kopalni. Generalnie korelacja to znaczy zależność. Może być dodatnia lub ujemna. Dodatnia i o takiej właśnie tutaj mówimy. To znaczy, że jeżeli kurs Bitcoina rośnie, to i polska giełda powinna rosnąć. To jest dodatnia korelacja. Ujemna to tak jak dolar i surowce, prawda? Jak dolar jest mocny, to złoto raczej spada, a przynajmniej nie rośnie. Tak samo miedź, ropa i tak dalej. Jak dolar się osłabia, to surowce idą w górę. To jest ujemna korelacja. My tutaj rozmawiamy dzisiaj o dodatniej korelacji Bitcoina z polskim rynkiem. No i tutaj, jak zresztą widzimy na tym zamieszczonym obrazku, Bitcoin miał swój dołek na początku listopada 2022 i podobnie polska giełda nawet wcześniej, tutaj my żeśmy się okazali wyprzedzającym rynkiem dla Bitcoina. W każdym razie potem rósł, rósł, rósł bardzo odważnie. Potem wybicie również w październiku tego roku, bardzo podobnie jak u nas, mocna hossa. Ostatnie zawahanie, tak jak u nas, po wybiciu rekordu historycznego, no i wręcz bliźniaczo, my żeśmy zrobili 5%, no i 2 tygodnie temu Bitcoin tutaj, no wiadomo, że on bardziej agresywnie idzie w górę i jest handlowany całą dobę, więc tydzień na Bitcoinie to jak miesiąc na WIG20. I tutaj był wzrost aż o 13,5%. I jest atak na szczyt HOSSy, także wszystko tutaj wręcz książkowo się układa, bo widzimy obronę 15-tygodniowej średniej, tej niebieskiej. Prowzrostowo to wygląda i uważam, że szczyty historyczne będą atakowane. Bitcoin będzie atakował szczyt historyczny z 2021 roku, 65 tysięcy. Dziwię się, dlaczego nie ma entuzjazmu. Wciąż właśnie, i to też przemawia za tym scenariuszem byczym, optymistycznym. Gdzie te napisy Bitcoin to the moon? Właśnie teraz powinny być, nie na górce za rok, za dwa, może za kilka lat, tak, na o wiele wyższych poziomach. Teraz trzeba marzyć, tak? Teraz trzeba mieć jakieś hurra optymistyczne wizje, a nie na górce. Nie kiedy wszyscy już się tym interesują i kiedy jest tak niby fajnie, paradoksalnie, ale pamiętajmy, że Warren Buffett zresztą to powiedział, że z inwestowaniem jest jak z seksem. Najlepsze jest na samym końcu, więc uważajmy, jak już to najlepsze będzie, najbardziej przyjemne, to znaczy, że jest koniec, a jak są nerwy, jak jest sceptycyzm, są dylematy, rozterki, no to jeszcze daleko, daleko do euforii kończącej hossę.
No i spójrzmy, jak to się przekłada na nasz rynek WIG20. Dzisiaj koszulkę mam WIG20 to the moon. Atakujemy po raz drugi tę wieloletnią linię trendu spadkowego poprowadzoną od 11 roku poprzez 18, poprzez 21 i ten ostatni z tego roku ze stycznia. I słuchajcie, walka trwa, pasjonująca. Jeżeli wybijemy, to będzie historyczna chwila. Naprawdę tutaj nie ma co jeszcze otwierać szampana. Jest ogromne prawdopodobieństwo, że razem z innymi rynkami pójdziemy dalej w górę, wybijemy, w końcu się uwolnimy z tego monumentalnego trendu horyzontalnego, pójdziemy w końcu z taką wielką hossą pokoleniową, jaką mieliśmy chociażby w latach 2003-2007 i tutaj uważam, że powtórka jest jak najbardziej bardzo możliwa, że my jesteśmy gdzieś tutaj, prawda, że jak na dobrą sprawę, czy może no ewentualnie tu po kilku falkach, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, korekta, zawahanie jak tutaj i mam nadzieję, że to, co tutaj się stało, się powtórzy. Jest wiele analogii do 2003-2007 i tak jak też pisałem dzisiaj w mailu, może nie każdy czytał, ale widzę tą analogię początku hossy tej poprzedniej Emerging Markets, gdzie Emerging Markets było wtedy skrajnie tanie, wszystkie rynki łącznie z Polską, zapomniane również, no bo przecież była bańka dotkomowa wcześniej, nikt się nie interesował tak bardzo Polską, Chinami i tak dalej, a nagle w 2003 jak z procy to wszystko wystrzeliło. Posłużę się tutaj fundusze. Emerging Markets, fundusze, żeby pokazać po prostu, jak jesteśmy wyprzedani. Wydawało mi się, że tutaj jest łatwo to znaleźć. Emerging Markets, przepraszam za to zawahanie, ETF, to jest z Chinami, to jest już bez Chin, słuchajcie, już nawet są takie fundusze bez Chin, żeby tutaj nie tracić czasu, zaprezentuję. To też może świadczyć o skrajnym pesymizmie co do kraju środka, co do Chin, bo ten już jest ETF, monitorują najwięksi inwestorzy i też inwestują bez Chin, prawda, ex-China. I on ładnie się pnie w górę. Markets ETF. Teraz będzie... taki chociażby. Zaraz... Emerging przepraszam za tą chwilkę niepokoju tutaj. Coś nie mogę tutaj znaleźć tego. Otworzę sobie. Zobaczmy na stuku może w takim razie na szybko. iShares, właśnie, to chciałem, dobra, to jest to, no to już jak jesteśmy na stuku, zróbmy dobrą reklamę na tygodniowym, też szoruje po dnie, widzimy, że właściwie tutaj niewiele, o ile w ogóle odbił, właściwie dołek był w październiku ubiegłego roku i taki boczniak cały czas w bok. Przenieśmy się na tak, to jest to właśnie, ten symbol, teraz już zapamiętam, czasami trzeba troszeczkę mieć takie zaniepokojenie, zawahanie, żeby zapamiętać coś przynajmniej.
na miesięcznym może, żeby w szerszej perspektywie to zobaczyć sytuację. To jest taki niekończący się boczniak, frustrujący bardzo inwestorów, głównie przez Chiny, które bardzo ciążyły, Hongkong, kiepsko się zachowuje również Tajwan, Korea też w sumie w bok, ale uważam, że dla cierpliwych tutaj będzie dobry temat na wiele lat. Bardzo dobre zachowanie Szanghaju. Shanghai Composite. Shanghai, weźmy indeksy. Tak, SCI to akurat jest... SCI Hong Kong. Dobra, Hang Seng weźmy, żeby tutaj odwzorować, żeby pokazać. Też się robi tutaj taki wtórny dołek, który akurat mi się bardzo podoba, bo ja zazwyczaj oczekuję takich wtórnych dołków. Ten pierwotny był w październiku 2022, rajd ulgi, a i tak to spadnie, wszyscy tutaj kraczą, że i tak nic z tego nie będzie. Faktycznie mają rację, jest spadek, ale to jest właśnie taki typowy wtórny dołek na schemacie Hossa Bessa, więc tutaj można wstępnie kibicować coraz bardziej. SSE. Nie, to nie jest to. B-Shares Index, tak, B-Shares. To są akcje dostępne dla inwestorów zagranicznych. Na ten tutaj polecam śledzenie, że był nawet plus 10 w tygodniu wzrost, potem korekta, no i ubiegły rok przed świętem plus 3, ładne wyciągnięcie, bo teraz jest święto. Do 15 lutego świętują nowy rok, przypomnę, drewnianego smoka, jakkolwiek by to brzmiało, ale jest to znak, który zapowiada właśnie dużą obfitość, szczęście, powodzenie, również finansowe, ale też trzeba pamiętać jedyny znak, który nie istnieje w realnym świecie, smok, prawda, to tylko w legendach, reszta to są zwierzęta, wąż, małpa, pies i tak dalej, więc ten smok jest podobno nieprzewidywalny, ale tutaj też są bardzo dobre symptomy odwrócenia, no i KOSPI koreańskie, dzisiaj na Twitterze pisałem o tym, KOSPI, Korea, że tutaj też jest bardzo ładnie, bo obronili obie średnie, w zeszłym tygodniu plus 5,5, w tym nie chce spadać, może być kontynuacja wzrostu, więc Korea jest ciekawym rynkiem, bo ona zazwyczaj w przeszłości odzwierciedlała sytuację w Azji najlepiej. Nie trzeba było patrzeć na Chiny, to jakby było taką reprezentacją tego kontynentu, więc tutaj bardzo fajnie to wygląda, może to być też wskaźnik wyprzedzający. Spójrzmy w takim razie w tym kontekście na WIG, na polski indeks. No, my tak podobnie troszeczkę jak Stany, już pobiliśmy ten szczyt historyczny z 2021 roku. Trochę podobnie jak Bitcoin, również mówiłem o tym. Dwa tygodnie temu zrobiliśmy najlepszy tydzień od, uwaga, to był od listopada 2022 roku. Przepraszam, od końca października nawet, tutaj ostatni tydzień października był 5,5, a my zrobiliśmy dwa tygodnie temu 5,1, więc nic dziwnego, że korekcyjne dwa tygodnie, w bok raczej, ale ja przewiduję, że każda korekta jest okazją do akumulacji akcji. Jeszcze przyjrzyjmy się NWIG40, SWIG80 i będzie sesja pytań. NWIG40, te średnie spółki, no już też przebiły szczyt. Piękna sprawa, nic dziwnego, że naturalny retest jakiś może być tego poprzedniego szczytu, ale tutaj naprawdę wszystko byczo wygląda. Są napływy do funduszy, są napływy na IKE, IGZE też, zwiększone limity indywidualnych również inwestorów, PPK się rozkręca, kapitał zagraniczny o wiele łaskawiej, powiedzmy sobie szczerze, po zmianie władzy patrzę na Polskę, wojna na Ukrainie ucichło to wszystko, my akurat składkę płacimy do NATO, tak, 4% PKB nawet z tego, co
czytałem, planujemy wydawać, więc tutaj nawet jak Trump dojdzie do władzy, no to Polskę będzie bronił, tak? Tutaj tak pół żartem, pół serio nawiązuję do ostatniej wypowiedzi, bardzo niefortunnej Trumpa. SBIK-80 no, pobił tutaj szczyt historyczny również, także też jest w gazie. Nawet to tak zapowiada się taka konsolidacja przed mocnym wybiciem, bo jest to ruch w bok, zawsze świadczy o sile rynku, a nie o słabości, bo tutaj nawet nikt nie chce oddawać tych małych spółek po prostu po tych cenach, licząc na kontynuację wzrostów. Korzystając z okazji, chciałem Was zaprosić na wyjątkowy webinar, który jak co roku mniej więcej o tej porze prowadzę, gdzie pokazuję moje realne wyniki z inwestycji. Tradycyjnie pokażę mój realny wynik wykuty na rządowym PIT-cie, na zeznaniu podatkowym, zarówno PIT-8C, jak i PIT-38 pokazuje co roku. Już to będzie 9. rok z rzędu, gdzie dzielę się wynikami realnymi. Tu tego nie można oszukać. To są realne pieniądze, realne też podatki, które co roku z bólem płacę. No za wyjątkiem lat, gdzie zdarza się jakaś strata, ale to ci, co oglądają te odcinki, wiedzą, że taki jeden rok był w ostatnich 8, 9 ten poprzedni, czyli na 9 był jeden, bo poprzedni też był zyskowny, to już mogę uchylić rąbka tajemnicy. Oprócz tego pokażę metodę, dzięki której można skutecznie inwestować na polskiej giełdzie, poświęcając tylko godzinę tygodniowo, obalę 4 mity niefortunne, które krążą wokół inwestowania na giełdzie, że trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy, że trzeba mieć wiedzę jakąś magiczną, gigantyczną, że trzeba dywersyfikować swój portfel, że w końcu trzeba mieć dużo czasu. Tutaj tytułowa godzina tygodniowo wystarczy, żeby skutecznie, długoterminowo, no wręcz tak prawie, że pasywnie, quasi-pasywnie inwestować na, i to na polskiej giełdzie w ostatnich ciężkich czasach. To jest link, wrzuciłem również na czat, także zachęcam już teraz do zapisu. Ponownie pokażę tutaj bez żadnej ściemy, jak to się mówi, wyniki, i to nie za ostatni rok, nie za 2 ostatnie lata, nie za 3 lata, za 9 ostatnich lat. Sumowany również wynik. Pokażę też i podsumuję też, ile podatku wpłaciłem przez te 9 lat inwestowania, gdzie regularnie również z szacunku dla subskrybentów, dla widzów, również dla Was też chcę to robić, żeby się uwiarygodnić, żeby nie być postrzegany za guru, który tylko szkoli, który tylko edukuje, ale ja też mam te same rozterki co Wy, ta sama walka codzienna, samym sobą często, prawda? To nie jest łatwe, też nie chcę nikogo tutaj czarować, że inwestowanie nie jest wcale takie łatwe i przyjemne, jak ci guru, ci szkoleniowcy opowiadają, ale pokazuję to empirycznie i pokazuję też, że można, że pierwsze lata, owszem, różnie było, różnie to bywało, ale dopracowałem swój system, swoje zasady, żelazna konsekwencja, dyscyplina i osiągnąłem w końcu ten wymarzony sukces na giełdzie i uważam, że te najlepsze lata dopiero przede mną. Także zapiszcie się już teraz na webinar. Liczba osób jest ograniczona, jest dużo zapisów już. Idziemy na rekord. Powiem szczerze, że naprawdę już tak jutro pewnie dobijemy do limitu, jakby wszyscy się pojawili. Natomiast no zawsze jest to połowa, nawet mniej osób, która się zapisała. Także oczywiście jest szansa, że się dostaniecie na ten webinar jak najbardziej. Tylko mówię, że jest limit w pokoju, a tym razem idziemy na rekord. Także warto się zapisać teraz, żeby skorzystać z tego pierwszeństwa, prawda? I być wcześniej już w poczekalni. Najlepiej no już godzinkę tam już się przygotować, prawda? Żeby tam już ten ekran oczekujący był, bo wtedy macie gwarancję, że się dostaniecie, bo jest to pierwszeństwo. Okej, to dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się, mam nadzieję, w czwartek o 20:00. Czwarty, tutaj zostało, zegar tyka, zostały 3 dni, 4 godzinki i 9 minut.
Mam nadzieję, że spotkamy się w czwartek. Kawa, herbata, jak ktoś lubi coś mocniejszego. Ja nie namawiam oczywiście, bo warto się skupić. Będzie sesja pytań jak zwykle. Także zachęcam też do przygotowania pytań. Jest tutaj pytanie od Miśka, Invest Teddy. Cześć, co uważasz o spółkach z branży Space Tech i Data Tech? Czy inwestujesz w takie spółki? Nie za bardzo mamy wybór na polskiej giełdzie, chociaż jest tych już kosmicznych spółek, Scanway na przykład, Cryotech, także są jak najbardziej w kręgu mojego zainteresowania. Data Tech, jest u nas Data Walk, prawda? Nie wiem, czy można podciągnąć pod ten segment. Bardzo ciekawy podmiot, który już ma przychody. Oczywiście jest no, zaliczane do tych ryzykownych podmiotów, ale no, bardzo mocno kibicujemy, bo ma dużo wdrożeń w Stanach Zjednoczonych. Nawet ONZ korzysta z rozwiązania Data Walku, także tutaj jak najbardziej ta spółka w kręgu zainteresowań pozostaje. Gdzie ta koszulka? WIG20 to the moon, tak? A dziękuję bardzo. Dostałem od Twitterowicza, znajomego, zaprzyjaźnionego Tomasza Narkuna, specjalistę od nieruchomości. Pozdrawiamy. Widziałem, że będzie miał wykład podczas Wall Street konferencji Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, także też polecam bardzo konferencję stowarzyszenia. Także od niego taka limited edition, wiecie, dostałem to the moon i myślę, że paradoksalnie właśnie to hasło się może teraz sprawdzić, bo nikt tutaj się nie podnieca, prawda, naszym rynkiem. Wręcz jest wciąż ten sceptycyzm, że pewnie znowu te molochy państwowe zawiodą. To są idealne symptomy właśnie przesilenia i uważam, że będziemy dużo, dużo wyżej. Jak w Stanach Zjednoczonych w latach 2009-2020 każda korekta moim zdaniem będzie wykorzystywana do akumulacji akcji przez te silne ręce, czyli buy the fucking dip, tak? To te hasło będzie teraz obowiązywało w Polsce, tak mi się wydaje. Paweł Wiśniowski, napływy do emerging markets, podobno największe. Ale jak to jest z rozbiciem na kraje? Jakie jest zestawienie? No największe udziały mają Chiny. I ja wręcz byłem oburzony, że Polska miała redukowany udział w ostatnich latach. Niestety, nie wiem, czy to polityka na korzyść Arabii Saudyjskiej, słuchajcie, Argentyny. No, aż przecierałem oczy ze zdumienia, ale słuchajcie, to jest super. To jest super, bo nikt nie wierzy, nikt nie jest zapakowany. Oni muszą się doważać. Oni muszą... wraz ze wzrostem naszego rynku będą musieli dostosowywać też udziały Polski w MSCI-u. I ja się spodziewam, może nie w tym roku, za rok, za dwa, rewizja w górę, rewizja w górę, rewizja w górę, napływ kapitału w największe spółki, napływ kapitału w największe spółki, sesje po 3 miliardy złotych, te gdzie będzie ta rewizja dokonywana. Zobaczycie, to się będzie działo. Muszą po prostu w końcu docenić. Jak docenili Koreę Południową w końcu, jak Tajwan kiedyś docenili, no przecież tego no, nie mogą ignorować Polski, ile można, tak? Także no, my jesteśmy takim prymusem moim zdaniem emerging markets, może z Indiami konkurujemy, ale Indie są już przegrzane, przehajpowane, każdy z kim bym nie rozmawiał, ewentualnie właśnie strategzy Wall Street, to Indie, tak jak o Chinach mówili w 2022 pod koniec, że mają się otworzyć, prawda? Była taka gra pod reopening w państwie środka, no i co? No i nic z tego nie było, więc te Indie, nie chcę być złym prorokiem, ale to może być już przesilenie, przegrzanie i uważam, że takim jasnym punktem będzie Polska, Argentyna, myślę, że z tym nowym prezydentem Milei, Brazylia być może tam nie śledzę, Turcja może się odrodzić jak najbardziej, to, że muszą ustabilizować inflację, to by bardzo pomogło. W Polsce ona jest jak najbardziej pod kontrolą. Mamy wręcz wzorową politykę monetarną, bank centralny, stabilny, także rząd proeuropejski, no KPO ma wejść, prawda? Jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy tą flanką NATO, można powiedzieć oficjalnie bazy są NATO w Polsce, więc tutaj jak najbardziej uważam, że tylko zaskoczenia w górę mogą być jeszcze, jak Polska zaskakuje, wzrost gospodarczy super, będziemy gonili, uważam, średnią Unii Europejskiej per capita. Dwa słowa o TCC. No bardzo, bardzo jestem pod wrażeniem powrotu takiego comeback, taki wielki comeback. No można nawet książkę napisać o tym, że spółka była na skraju. No trzeba sobie to jasno powiedzieć. No COVID
zajrzał w oczy, prawda? Groza zajrzała w oczy założycielom, zarządowi, jednak stanęli na nogi. Uważam, że e-obuwie bardzo pomogło. Ten jednorożec pozagiełdowy, który jest wart już miliard dolarów, nieoficjalnie się o tym mówi, no to bardzo im pomogło. Tutaj wprowadzenie tej nogi online'owej myślę, że uratowało spółkę. Bardzo dobrze zarządzane. Ja mam ogromny szacunek do Dariusza Miłka, do założyciela CCC. Naprawdę, no to jest taki właśnie sztandarowy przykład sukcesu tego nowego pokolenia biznesowego w Polsce. Także trzymam kciuki jak cholera, żeby z Zalando, z innymi konkurentami zagranicznymi, dlaczego nie, prawda? InPost pokazał, że można, tak? Że można być innowacyjnym i jak równy z równym konkurować, tak przy okazji też jednorożec, tylko że notowany w Amsterdamie, też polski sukces. No właśnie, Filip tutaj nawiązuje do Chin, będzie jakiś, no ja uważam, że tak, ja tutaj powiedziałem korelacja wręcz gaming i Chiny, tak, paradoksalnie, ku zdziwieniu, a wręcz oburzeniu większości uczestników rynku, niech oni mówią, jak to może rosnąć, jak ten śmieć może rosnąć, takie, jak JSW rosło, też się pukali w czoło, to teraz Chiny, te komunistyczne, wyśmiewane, będą pełzały w górę moim zdaniem i tak samo gaming też będzie tak, powoli, i obudzą się właśnie za rok ludzie i pomyślą, kurde, jak ja to przegapiłem, to 100% poszło w górę na indeksie, całe ma na wybranych papierach po kilkaset. Więc nie mówię, że tak będzie, ale tak często bywa, tak? Z WIG20 tak było. No ile osób obudziło się właściwie po roku bessy i przecierało oczy ze zdumienia, że właściwie jest już wyrównane całe, że są wyrównane prawie że cały strat po inwazji na Ukrainę i bessy inflacyjno-sasinowej. Więc to bardzo szybko czas leci i można się z ręką w nocniku obudzić bez akcji, prawda? Także mówię, mój taki kontrariański bet, zakład, że zarówno Chiny, jak i gaming już mają bez swoje wieloletnie, co by mówić, to podobnie, tak? Takie wymęczające, wręcz no, odbierające nadzieję, tak? To takie no, przedstrukturalnymi moim zdaniem hossami takie następują. Przed większymi hossami jednak no, te cierpienia są większe. Tak samo było przed tą hossą 2003-2007. Tam były naprawdę piekielne cierpienia, bo najpierw pęknięcie banki internetowej, wcześniej bankructwo Rosji też dostaliśmy bardzo mocno, jeszcze jakieś ataki Bin Ladena były, prawda? No strasznie tam Leper prowadził w sondażu na prezydenta, to ja pamiętam to jak dzisiaj, że tak zawiało trochę grozą. Więc wtedy pesymizm było wiele, wiele gorszy niż teraz, a to był początek wielkiej hossy pokoleniowej 2003-2007, gdzie byliśmy liderem obok Chin właśnie emerging markets. I dlaczego ma to się nie powtórzyć właśnie w kolejnych latach, nawet lata podobnie brzmią, bo jest 2023-2027 teraz wedle mojej prognozy. Czyli w 2027 dopiero załamanie, dopiero bessa. Karlik się pyta, czy będziesz na InvestCafie w kwietniu. Będę, już mam zaklepane dwa wydarzenia, czyli spotkanie autorskie ze mną, bo jestem autorem książki Jak inwestować na giełdzie i osiągnąć zysk, wydanej przez PWN i właśnie na stoisku PWN-u już w piątek, nie pamiętam, który dokładnie to jest kwietnia, chyba pierwszy weekend tutaj, popraw mnie Karlik, jeżeli się mylę, w piątek o godzinie 16 na stoisku PWN-u będzie spotkanie ze mną, a potem jeżeli macie ochotę o 17 będę uczestniczył w debacie giełdowej, którą będzie prowadził nowy redaktor naczelny bankier.pl Andrzej Stec, były redaktor Parkietu i tam też będzie pewna niespodzianka być może związana ze mną między innymi, także zapraszam was również na debatę giełdową, bardzo prestiżową, zapewne ze znakomitymi ekspertami, inwestorami, którzy będą w niej uczestniczyli. Nie znam szczegółów, kto jeszcze będzie poza Andrzejem Stecem uczestniczył. Paweł Wiśniowski się pyta, dobre pytanie, czy zadłużenie wszystkich i wszystkich krajów nie ciąży na możliwościach wzrostów? Oczywiście, że ciąży. No, o wiele by było fajniej, gdyby nie było tego zadłużenia i tych potrzeb finansowania przez rządy, bo to zasysa kapitał, tak? Z drugiej strony tyle nadrukowali, banki centralne nadrukowały
tony pieniędzy, że te pieniądze jakby są zapewniane rządom, prawda, z tego dodruku. Czyli banki mają kasę, żeby kupować obligacje od krajów i biznes się kręci, prawda? Jak zwykle kiedyś to się odbije czkawką, tylko z mojego doświadczenia, jak my zauważamy jakieś teraz problemy, to dopiero za 10-15 lat będzie to takim już nie do opanowania problemem, kiedy na przykład inflacja się wymsknie już spod kontroli Fedu i NBP i pozostałych banków centralnych. Na razie uważam, że gospodarki się rozwijają, mają rządy kasę, kombinują, mają, żeby spłacać te długi, więc jak najbardziej tak. Z drugiej strony pamiętaj, że jeżeli rząd się zadłuża, to też pompuje gospodarkę, prawda, żeby trochę ją nakręcić, tak jak powiedzmy u nas, no jest spore zadłużenie w ostatnich latach, ale ono jest pod inwestycje infrastrukturalne, tak, żeby mieć wkład własny, resztę inwestuje Unia Europejska, w Stanach Zjednoczonych też się zadłużają, ktoś powie na potęgę, ale nie na konsumpcję. Biden część oczywiście rozdał w postaci czeków, to był według mnie błąd w ogóle, to było wariactwo, bo już nie było recesji, ale jednak co by nie mówić, przenosi dużo produkcji do kraju, są inwestycje bardzo mocne w przenoszenie właśnie produkcji mikroprocesorów w ramach tego programu stymulacyjnego Chips and Science, jest program Inflation Reduction Act, prawda, i też tam jest sporo inwestycji, sporo stymulacji fiskalnych, więc jeżeli rząd się zadłuża, to on też no jednak, co by nie mówić, pompuje gospodarkę, nie mówiąc już o przemyśle militarnym, tak? No to ci wszyscy, co są tam związani z militarnym, mają kasę, oni z kolei konsumują i też zwrócę uwagę waszą, okej, jest zadłużenie, że dodruk jest, tak? Ale pojawiło się bardzo ciekawe zjawisko, tak zwane velocity idzie w górę, czyli szybkość, z jaką krąży gotówka w obiegu. No bo co z tego, że wcześniej w 2010, 11, 12 Fed drukował, jak to było wszystko uwięzione w systemie bankowym, nie było akcji kredytowej, tak? Bo nawet nie mieli zdolności ludzie, nie byli chętni, oni byli poobijani, byli zdewastowani po wielkim kryzysie. Natomiast teraz te pieniądze, które zostały wcześniej wydrukowane, one krążą coraz szybciej, tak? Ten dolar czy złotówka teraz bardzo szybko wraca jakby do punktu wyjścia, no tak mówię pół żartem, pół serio, tak? Jakby, żeby tylko podać jakiś przykład, że ona nie jest uwięziona, ona pracuje, tak? Im szybciej ten pieniądz się porusza w gospodarce, no to tym więcej jest przychodów dla firm, tak? To takie nawet jeżeli by były dwa podmioty, to jeżeli one sobie przewalają kasę pomiędzy sobą, no to generują przychody, generują zysk, dywidendy i tak dalej, tak? I narzucając większą marżę, zwiększają sobie zyski rok do roku i to są no, te setki tysięcy czy miliony przedsiębiorstw w skali globu, które zwiększają, przyspieszają ten obrót gotówki w systemie razem z konsumentami, tak? Konsumenci też wydają, stymulują, jeżdżą na wakacje, turystyka bardzo poszła w górę, więc zapamiętajcie ten termin velocity, bo on będzie modny, ja to przewiduję już, wyprzedzam ten trend, na razie nie jest jakiś popularny, ale ekonomiści zaczną się tym podniecać pewnie za parę miesięcy, tłumacząc, że wszystko jest ok, bo velocity, bo ta szybkość, prędkość w obiegu gotówki, przemieszczania się tej gotówki w obiegu przyspiesza, tak? Po raz pierwszy od tak naprawdę dekady. Więc to może być stymulant i dlatego też Fed musi zdejmować cały czas gotówkę, prawda? Ograniczać troszeczkę jej podaż, żeby to się nie rozbuchało, tak? I dlatego też nie jest skory do obniżek stóp, bo widzi, velocity się zwiększa, jest takie turbo doładowanie tej samej, bo ta sama kasa jest, ale ona jest obracana szybciej, 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 tak? I tym obrotem po prostu można bardzo rozbuchać sobie też inflację i wzrost gospodarczy to raz, ale też inflację, także Fed musi uważać na tą prędkość, która przyspiesza obrotu gotówki w systemie. To jest bardzo istotne. Jak przewidujesz, Orlen, bardzo pozytywnie. Jestem pod wrażeniem właśnie tego, że nie będzie nepotyzmu teraz. Tak przynajmniej deklarują rządzący. Tusk jest bardzo uczulony, nawet tam nie zgodził się na jakieś wysokie stanowisko w jednej ze spółek pani z córki czy kogoś z rodziny, jednej z pani z partii, która jest w koalicji partii, chyba z pana Hołowni partii, tak? To czytałem artykuł. No, ja wiem, że są jakieś tam animozje może personalne,
Tam też dziennikarz interpretował to jako zemstę polityczną, ale jednak, no co by nie mówić, jest taka zasada, że nie ma nepotyzmu, nie ma znajomości, mają być konkursy, mają być prezesi merytoryczni, profesjonalni menadżerowie, nie z klucza partyjnego. Także wszystkie państwowe powinny naprawdę mieć upside spory tutaj. No z automatu myślę, że za 100% ten WIG20 powinien zyskać właśnie chociażby z tego tytułu. Filip się pyta, co sądzisz o CD Projekcie na teraz? Znowu shortują go fundusze. No, że shortują to super, bo to jest potencjalny popyt. Pamiętajcie, im więcej jest sprzedanych akcji przez fundy shortujące, to tym więcej one muszą odkupić potem na rynku, tak? A niech będzie jakieś info, niech trailer Wiedźmina 4 wejdzie. No wyobraźcie sobie i będzie dobrze przyjęty, że super. Jakieś tam konferencje, przecież DICE w Las Vegas, czy E3, nawet wyprzedzająco może przez CD Projekt coś wrzucić. No ja bym na ich miejscu, jeżeli oni faktycznie chcą zarobić na tym, a nie jest to na zamówienie klientów, bo może tak być, że klient prosi, zdołujcie mi ten CD Projekt, jeszcze przy okazji może zarobicie sobie, a ja po prostu sobie kupię z rynku wtedy taniej, tak? Wy będziecie sprzedawać, ja będę odkupywał, nie? To jeżeli, bo nie wykluczam takiego scenariusza, nawet chociaż nie jestem zwolennikiem teorii spiskowej dziejów, to jest moja bazowa, że to jest na zamówienie dużego kapitału, który skupuje CD Projekt, jeszcze taka ostateczna akumulacja, ale nawet jeżeli tak nie jest, no to ja bym bardzo się na miejscu tych funduszy obawiał takiej pompy nagłej, jak to bywało wcześniej, czyli short squeeze'u, gdzie nawet było 50% w tydzień w szczycie wzrostu CD Projektu właśnie z tytułu zamykania krótkich pozycji przez shorty. Także CD Projekt uważam jestem byczy, powinien odrabiać straty. Sytuacja fundamentalna właśnie paradoksalnie jest najlepsza w historii, tak? Tylko ewentualnie straszy, nie wiem, jakaś może groźba ABB, czyli sprzedaży akcji przez założycieli, przez prezesa, który odszedł z roli byłego prezesa, czyli Adama Kicińskiego i Marcina Iwińskiego, tych prezesów, może tutaj te fundy pod to grają, że oni nagle ogłoszą chęć sprzedaży, jak na ten Square Games były takie ABB, Accumulated Book Building, ale nie sądzę. Uważam, że dopiero może po odejściu do Rady Nadzorczej, czyli za rok, zdecydują się na taki ruch, a na ich miejscu poczekałbym na premierę Wiedźmina 4. To naprawdę już niedługo, no 2026. Uważam, że dadzą radę. Nie? Poczekałbym na ich miejscu jeszcze 2 lata i się skeszował na takiej naprawdę fajnej górce po 450, może po 500, może wyżej. Tak? Być może ja mówię minimum, tak? Bo przecież tutaj to by było tylko odrobienie szczytu sprzed Cyberpunka. Także no życzę oczywiście akcjonariuszom CD Projektu, żeby ten kurs był wyżej niż to, co ja przed chwilą powiedziałem za te 2 lata po czy przed, tuż przed premierą Wiedźmina 4, bo pamiętajmy, że jednak po premierach są korekty na Game Devie. To tyle na dzisiaj. Pamiętajcie o spotkaniu. Spotkaniu w czwartek o 20. Wrzucam link tutaj, to jest ten, który tutaj widzicie, ale też będzie w opisie, będzie w komentarzu, zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie. Do zobaczenia, do usłyszenia w czwartek o 20:00 z inwestorskim pozdrowieniem Albert Long, Term Rokicki. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.